Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani. Słowo dzisiejsze to woń olejku. Olejek pachniał sam siebie, bo nardowy olejek pięknie pachnie, ale nie pachniałby, gdyby nie czyny Marii Magdaleny. Słuchajcie, tak się zastanawiam, czy z powodu naszych czynów w pomieszczeniach czy miejscach, gdzie tych czynów dokonujemy, czy rozprzestrzenia się piękna woń, czy po prostu zostaje po nas, brzydko mówiąc, smród. Dość drastyczne to jest porównanie. Sam zostałem drastycznie w czasie tej modlitwy przed tym porównaniem postawiony i zadałem sobie to samo pytanie, czy po moich wizytach i po spotkaniach z innymi i w miejscach, gdzie jestem, zostaje piękna woń, czy po prostu moje postępowanie sprawia, że no właśnie, jest zupełnie inaczej. Niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący na wszystkie takie czyny, w których piękna woń olejku będzie pozostawać po nich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem i pamiętajcie, kolejny już jeden z ostatnich odcinków rekolekcji 14 przystanków dzisiaj na profetopl.pl.